Jakim pana zdaniem alfabetem był pisany projekt afery podsłuchowej? Nie mam zielonego pojęcia, ale uzasadnione jest twierdzenie premiera Tuska, że to cyrylicą, znaczy on tak nie powiedział, że cyrylicą, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Że nie chodzi o chiński. To chiński, tak. Więc, ale to jest hipotetyczne. To jest wedle Sherlocka Holmesa, kto dziedziczy, ten może zamordować. Rzeczywiście te wielkie naftowe koncerny gazowe, energetyczne, które dają życie Rosji, byłyby zainteresowane w tym, żeby storpedować taką aktywną rolę Polski w takim budowaniu innego sposobu zaopatrywania się w surowce energetyczne w Unii Europejskiej, bo o taką rolę Polski chodzi. To wedle takich, no mówię, wedle Sherlocka Holmesa to jest... No ale też są tutaj poszlaki. Być to, może, że ma premier więcej Lemongra. Informacji, tak. To, że na przykład ta restauracja Lemongrass, z której się wywodzą autorzy podsłuchów, już ci, prawda, tak zwani kelnerzy, prawda, chociaż mi się wydaje, że to mogą być też kelnerzy z gwiazdkami jakimiś, a nawet z belkami. A nawet z gwiazdkami, belkami i wężykami. I wężykami. Tak? Więc dobrze. Że ta restauracja była założona przez biznesmena, znów cudzysłów, który wcześniej był dyrektorem finansowym Łukoilu, czyli rosyjskiej kompanii naftowej w Polsce, no to jest taki trop, który każdy umysł z jakąś wrażliwością na takie historie musi uruchomić. Pana to uruchomiło? Myślenie moje tak, oczywiście, ale to tylko jest taka ciekawostka. Doktorze Watsonie, zostawmy to służbom.